nie mogę uwierzyć, że wreszcie jesteśmy na Królewskiej Wyspie. To jak spełnienie marzeń. Jest cudownie! Roast i Whisk, udało nam się. Nasza pierwsza zaczarowana ceremonia. Zaraz powinny tu dotrzeć Piola i Brystal, które wszystko nam wytłumaczą. Wszystko wytłumaczą? W zeszłym roku odbyła się ich królewska zaczarowana ceremonia i teraz są jak celebrytki. Nie mogę się doczekać! Ja też. A ty, Steam? Też się niecierpliwisz? Drogie panie, witamy na Królewskiej Wyspie. Ja mam na imię Piola, a to jest mój pupil, kucyk Petit. A ja jestem Brystal, a to moi pupile, króliczki Spring, Scramble i Poise. Zaraz, Poise? Poise! Drogie panie, przybyłyście z daleka i z bliska, lądem lub niebem, do naszego latającego królestwa. Aby otrzymać swoje czary od jej królewskiej wysokości, królowej Dawiany. Nasza królowa poprosiła, żebyśmy dowiedziały się czegoś o was, zanim rozpocznie się ceremonia. Zacznijmy więc od... Zacznijmy od Poliny. Gotowa do prezentacji. A skoro mowa o prezentach, ciekawostka. Uwielbiam prezenty i tęcze, i wszystko, co się świeci. A co ze mną? Tak, mój Pegas Wingry też je uwielbia. Bardzo miło mi was poznać. Mam na imię Diana i niezmiernie się cieszę, że tu jestem. I bardzo lubię ciasteczka i brokat, co się dobrze składa, bo moje smoki jeszcze nie do końca go opanowały. Dziękuję, Diano. A ty musisz być... naszą Falon. Miło was poznać, królewskie wyspiarki. Nazywam się Lady Falon. To mój dystyngowany pupil, Phoenix Sunrise. Uwielbiamy klejnoty we wszystkich kształtach i rozmiarach i kochamy wszystko, co królewskie. Razem z Sunrise'em jesteśmy zaszczyceni, mogąc poznać was osobiście. Witam! Przygotowaliśmy dla was wesołą piosenkę. Mi, 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 mi. Dziękujemy, naprawdę Falon. Nie musieliście. Chwileczkę, chyba kogoś nam tu brakuje. Już jestem, już jestem, już jestem! Przepraszam za spóźnienie. Ćwiczyłam podwójne tęczowe salto w magicznych wodach i straciłam poczucie czasu. Mam na imię Mora, a to jest moja pupilka Glide. I chyba złapał mnie właśnie skurcz. Chauć! Nie też! Dobrze, dobrze. A teraz weźcie głęboki wdech i bądźcie gotowe na zachwyt, bo zabieramy was na wielkie zwiedzanie Królewskiego Zamku na Wyspie. Żeby otrzymać swoje czarodziejskie moce od królowej Dawiany, będziecie musiały ukończyć 3 królewskie wyzwania. Za ukończenie każdego z nich otrzymacie 1 klejnot. Gdy zdobędziecie już 3 klejnoty, będziecie mogły wziąć udział w zaczarowanej królewskiej ceremonii, podczas której królowa Dawiana podaruje wam wasze czarodziejskie moce. Panie i pupile, czy jesteście gotowi? Tak! Zaczynajmy! Nie mogę uwierzyć, że każda z nas dostała własną sypialnię! Z tęczowym prysznicem i zaczarowaną iskrzącą fontanną! Każdy z moich pupili ma swoje własne latające łóżko! O! Wingly mówi, że Brystal i Piola chcą, żebyśmy poszły tą tęczową ścieżką i w ten sposób zwiedzimy zamkowe ogrody. Na co jeszcze czekamy? Chodźmy! Wspaniałe miejsce! Pięknie! Wow! Ale to pięknie! Wow! Wow!
wielkie nieba! Królewska sala balowa! To chyba moje ulubione miejsce! Widziałyśmy dziś tyle pięknych rzeczy! Czy coś jeszcze zostało? Ciekawe, co jest za tymi drzwiami. To pewnie musi być ta słynna garderoba królowej Dawiany! O, kocham królową Dawianę! Ma takie wyczucie stylu! Wow! Spokojnie, Roast. Tylko nie przesadzaj. Kiedy ponoszą cię emocje... Dostajesz czkawki. O, jest piękny, ale klejący. I swędzący. Ale jesteś zimna. Jestem Feniksem i dla mnie zimno jest naprawdę zimne. Przykro mi, ale nic nie poradzę. Jestem Syreną. Mieszkam w zimnej wodzie. O, to rzeczywiście swędzi. O, uważajcie z tym brokatem. Nie chcemy przecież zniszczyć ubrań królowej. Proszę o uwagę. Pierwsze wyzwanie, w którym możecie zdobyć pierwszy klejnot na waszą pierwszą zaczarowaną ceremonię, rozpoczyna się teraz. O, rety! Są zamknięte. Poczekaj. Zaraz, o co tu chodzi? Co robimy, co robimy, co robimy? Ale swędzi. Dobra, powinnyśmy się uspokoić i współpracować, żeby rozgryźć to pierwsze wyzwanie. Nawet nie wiemy, na czym ono polega. Co mamy robić? Falon, przestań krzyczeć. Denerwujesz tylko Roast, a kiedy jest zdenerwowana, dostaje... Brokatowi czkawki. O nie! Nie, ciągle zamknięte. Więc nie możemy stąd wyjść? Czy nie to właśnie powiedziała Falon, Paulino? Nie, powiedziała, że drzwi są zamknięte, Mauro. Miałyśmy się zmierzyć z wyzwaniem. Jeśli go nie ukończymy, nie dostaniemy klejnotów. Tak, wiemy o tym. Dlaczego Piola i Bristel nam to zrobiły? Nie wiem, ale to mi się nie podoba. Mnie też. To było bardzo niemiłe, co mnie unieszczęśliwia. A nie lubię tego uczucia, bo zwykle jestem bardzo szczęśliwą osobą. To tak jak ja, ale w tej chwili zdecydowanie nie jestem szczęśliwa. O... Biedna Roast dostaje czkawki z nerwów, a ta sytuacja ją zdenerwowała. Myślałam, że dostaje czkawki z ekscytacji. Tak jest. A także wtedy, gdy jest szczęśliwa, albo smutna, albo zła, albo... Cóż, tylko trzymaj ją ode mnie z daleka. Przecież to tylko brokat. I bardzo się klei. Czy też poczułyście, że tu robi się coraz goręcej? Tak, spociłem się. Dobra, moja wina. Kiedy się denerwuję, zaczynam się grzać. Jak prawdziwy kaloryfer. Falon, wyłącz to! Źle się z tym czuję! Dziewczyny! Koniec kłótni. Nerwowa czkawka Roast się pogarsza. O nie! Nie! Było blisko. O nie! Diano, nie martw się, to nie twoja wina. To nie jest też twoja wina, Roast. Gdybyśmy się nie kłóciły, wymyśliłybyśmy, jak ukończyć wyzwanie. Przepraszam. Ja też. Nie powinnam była się tak denerwować. Tak mi przykro, że złamałyśmy różdżkę królowej Dawiany. Szkoda, że nie da się jej naprawić. Chwila! Może się da. Jak? Roast. Roast? Jej czkawkowy brokat się klei. Masz rację. Jeśli czknie brokatem prosto na różdżkę, będziemy mogły ją posklejać. Więc zostało nam jedno zadanie. Połaskotać Roast! Łaskotki! Naprawiona! Udało się! Działałyśmy razem! Jak przyjaciółki! Tak! Wow! Nasz klejnot! Ale nie ukończyłyśmy wyzwania. Moje gratulacje! Właśnie ukończyłyście swoje pierwsze wyzwanie. Jak? Łamiąc królewską różdżkę? Nie! Wykorzystując współpracę i przyjaźń w trudnej sytuacji. Rzeczywiście tak było. I może królowa nie pogniewa się, że złamałyśmy jej różdżkę, bo teraz dzięki Roast jest pokryta brokatem.
Tak! Gratulujemy wam ukończenia pierwszego wyzwania! A także zdobycia pierwszego klejnotu na królewskiej ścieżce, prowadzącej do otrzymania waszych wyjątkowych czarów od królowej Dawiany. Zdobyłyśmy pierwszy klejnot i zaprzyjaźniłyśmy się! O, tak się cieszę! Ja też! Trzymamy się razem, tak jak brokat. Jesteście gotowe na kolejne wyzwanie? Mam nadzieję, że dotyczy pływania. Albo czegoś zabawnego. To wyzwanie jest pełne niespodziewanych zwrotów akcji. I tęczy! Nie zapomnijmy o tęczach! Mnóstwie tęczy! Królewski tęczowy tor przeszkód! Żeby zdobyć drugi klejnot, musicie wziąć udział w wyścigu i przekroczyć linię mety. Nie mogę się doczekać, aż przelecę nad każdą przeszkodą. Ogniście! Uda nam się! Z łatwością! To pójdzie nam pływająco! Rozumiem cię. Ja też. W tym super iskrzącym wyzwaniu jest ukryty tylko jeden mały haczyk. Żeby wygrać ten wyścig, musicie zamienić się swoimi pupilami. Ta-dam! Co? Czyli muszę przebiec cały tor bez mojej glajd? Dokładnie. Gotowe? 3, 2, 1, zamiana! Cześć, Glide! Jesteś słodka, ale też dosyć śliska! O nie! Hej, Moro! No cześć, Wingli. Bardzo miło mi z tobą pracować, ale... O nie! I co teraz? Po prostu nie wiem, jak będę mogła sobie poradzić bez mojej pupilki, Glide. Do Pauliny. Zaraz, Mauro. Tak sobie myślę, że chociaż nad wszystko kocham Wingleya i chociaż to dosyć dziwne uczucie, kiedy w drodze do zwycięstwa towarzyszy ci inny pupil, może częścią przygody jest ukończenie wyzwania z nowym przyjacielem. No wiesz, nowa perspektywa. To prawda. A Wingli jest naprawdę przesłodki. I jego skrzydła łaskoczą. Jak powiedziałaby Fallon, rozgrzejmy się i do dzieła. Tak! Dobrze, dziewczęta, zajmijcie miejsca. Niech rozpocznie się drugie wyzwanie na waszej drodze do królewskich czarów. I pamiętajcie, bawcie się dobrze z nowymi pupilami. Zobaczymy się na mecie. Nie martw się, jestem bardzo szybka. Ja i Sunrise zawsze wygrywamy wyścigi. Ruszamy! Na miejsca! Gotowi? Start! Wygrajmy wyścig i przejdźmy do zaczarowanej królewskiej ceremonii. Jestem już gotowa na moje nowe czary. Te tęczowe płotki to niezłe wyzwanie. Hej, Steam! Nigdy nie wygramy, jeśli będę musiała cię nieść. Whisk, co ty wyprawiasz? Jeszcze nawet nie doszliśmy do chmurkowego lasu. Zmęczyłam się. Wszyscy się zmęczyliśmy. To jest wyścig. Powinieneś się zmęczyć, ale nie możesz się poddawać. Dalej. Nie, chcę popatrzeć na tęczę. Nie mamy czasu, żeby patrzeć na tęczę. O nie, tylko nie to. O nie, dostałaś przeze mnie czkawki. Bardzo was przepraszam. Wiem, że czasami odrobinę za bardzo się... zapalam, ale nie możemy się zatrzymać. Ale one są piękne. Ha, rzeczywiście są bardzo ładne. Może wygrana nie jest najważniejsza. Założę się, że nawet królowa czasem przystaje, żeby spojrzeć na tęczę. Minęło już tyle czasu. Tak, Sunrise, minęło dużo czasu. Mam nadzieję, że Fallon nic nie jest. Moja trójka pupilów potrafi czasem dać w kość. Tutaj są! Dalej, Fallon! Biegnij!
rację. Wszyscy przekroczyliście linię mety. O tak! Ale kto był pierwszy? To byliśmy my. Zdobyliśmy pierwsze miejsce, a wygrana jest super. Tak właściwie, Diano. Chociaż jesteśmy bardzo dumne, że tak szybko ukończyliście wyścig, w wyzwaniu chodziło o to, żeby przekroczyć linię mety wspólnie z pupilem. Co oznacza? Hashtag nie ma to jak współpraca. A skoro wszyscy współpracowaliście w swoich drużynach... Wow! Wszyscy zasłużyliście na drugi klejnot. Przed wami już tylko jeden klejnot, zanim otrzymacie swoje czary od królowej Dawiany. Jak tutaj pięknie. Tak, to doskonałe miejsce na nasz zasłużony dzień odpoczynku po zaczarowanych królewskich wyzwaniach. A najlepsze jest to, że możemy spędzić ten dzień razem. I nie mogę się doczekać dzisiejszej wystawnej kolacji, na której pojawi się królowa Dawiana we własnej osobie. O, na pewno będzie cudownie. Może tam będą ciasteczka? Uwielbiam ciasteczka. Musimy pokazać się dzisiaj z jak najlepszej strony. W końcu to oficjalna królewska kolacja. Tak, i szczerze mówiąc, martwię się nieco o moje smoki. Co? O nas? Są niezwykle słodkie i miłe, ale odrobinę zbyt dzikie i nie przeszły brokatowego treningu. Wiem, co masz na myśli. Chyba ktoś tutaj potrzebuje kilku lekcji dobrych manier. Już wiem! Królewska Szkoła Dobrych Manier! Diano, nie martw się! Pomożemy ci przekształcić Roast, Steam i Whiska w niezwykle urocze i bardzo grzeczne smoki. Kogo? Nas? Jestem wam bardzo wdzięczna. Zacznijmy od lekcji jedzenia ciasteczka. Czy właśnie zjedliście wszystkie ciasteczka naraz? O, Red. Będziemy mieć tutaj sporo pracy. Nie martw się, przecież dopiero zaczęłyśmy. Twoi pupile muszą się nauczyć, że należy przeprosić, gdy im się odbije. A teraz przeproś. Cóż, przynajmniej dobrze się bawią. Chyba dobra zabawa jest celem królewskiej kolacji. Może i masz rację. O czym myślisz, Diano? No, Bristol i Piola mówiły, że królowa jest najszczęśliwsza, gdy jej przyjaciele dobrze się bawią. Tak? Wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi. A skoro Roast, Whisk i Steam dobrze się bawią... To może dobre maniery i bycie grzecznym nie są wcale aż tak istotne. Sądzę, że najważniejsze to po prostu zawsze być sobą. Kto ma ochotę na więcej ciasteczek? Chyba już nic nam nie zostało. Przepraszam!